Witajcie ludzie, gramy sobie Wiedźmina, znowu dzień dobry. Kontynuujemy. Poczekaj do zmierzchu na atak bandy wilczycy. Co mi się Steam włącza? O, jakiś kupiec. Dzień dobry. Witajcie! O gówno, spytajcie. Pokaż mi swoje towary. A tu jakiś kwiatek. Nie, to... Ciekawe, czy się... Na kupie się. Nie, to wiesz, na kamerę. Medytacja. To nie trzeba. Mój dzisiaj. Bertram! Idziemy po ciebie! Pochowali się. Czego? Bertram! Idziemy po ciebie! O! Wiedźmin! Co to, wioskowi cię wynajęli? Otóż tak. Wynajęli, żebym ich bronił przed potworami i ludźmi, którzy mogą się w potwory zamienić. A ty uwierzyłeś, że ja to potrafię. A potrafisz? Możesz się przekonać, jeśli chcesz. Albo możesz mi wydać Bertrama i nikomu innemu nie stanie się krzywda. Co takiego zrobił ten Bertram, że chcesz się na nim mścić? A więc tego już ci nie powiedzieli? No to słuchaj. Przyszedł do mnie pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. Odsuń się, Wiedźminie, to nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. Dać? Czy nie? A rób, co musisz. Nie będę ci wchodził w drogę. Rób, co musisz. Dobra decyzja. Dobrze, kurwa, zrobiłem, czy nie? Widzisz? Gładko poszło. To dla ciebie, za zrozumienie. Idziemy, panowie! Nie wiem. A coś kurwa mało. Kurwa, mogłem się bić. Siwuchy bym ulepszył. Panie, dajcie mi spokój. Panie. Ale karczma, czy nie wiem co to. Dobra, next quest. Ten wynocha z naszej wioski. Dość już tu Wiedźmini szkody narobili. Co ty chcesz? Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracony. Co takiego zrobili ci Wiedźmini? Co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. Czego w takim razie czego chciał, jeśli nie pieniędzy? Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. A ledwo się za nim drzwi zamknęły, moja dziewka wryk. Pytam, czemu płacze, a ona... No, nie zdzierżę. Utłukę sukinsyna. Opowiadajcie dalej. Ćwiczy głupia, że biednego wiedźmina potwór ukatrupi. I o niego taki ryk? No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? Jeśli to był prawdziwy Wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom, dopiero by się was namnożyło. Ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać. A żeby mu trup pojadł flaki wyprył, jebace. Nie jest. Tak? Srak. Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie, co to za potwór? Musi strasznie wielki, bo tużin wilków utłukł.
Wypruł z nich flaki, ale wszystkiego nie zeżarł. Znaczy, ze złości zabija. I ryczy, i wyje po nocach, że strach. Nikt się do lasu pójść nie odważy, choć głodno we wsi. Mógłbym się zająć tym potworem, ale nie za darmo. Ile chcecie? Ile macie? Dobra, jakaś równa. 300? Kurwi się? Dużo chcecie. Ale po prawdzie za taką robotę urwijcie parę koron i umowa stoi. Tyle możemy zapłacić. Zajmę się tym. Umiem handlować. To się poszczęściło, żeście do nas zaszli. Powodzenia! Jaki bogaty. Tam po 20 mi daje o tym? Niech to będzie. O, płotkę. Jedź, płotka. No jedź, płotka. Patatajuj. Daleko to? Centymetr. Dwa. Stąd. No proszę bardzo. Potwór wybił całą watachę. Ano. Naprawdę duża sztuka. A pewnie to jest jakiś tam wilkołak? Kurde, skacze jak pojeban. Zając. Co jest? Zostawił sporo futra, ocierając się o pień. Zapach dalej się utrzymuje. No, a śladów to już nie ma. Interesujące. How is this possible? Possible. Stare i zasuszone, czyli bestia jest tu już od jakiegoś czasu. Muszę znaleźć inną drogę. Hop. I heł. Czy gdzieś coś słychać? Grzybki. What is this? Zginął niedawno. Ciekawe, co go załatwiło. O! Strzępki pokrwawionego futra. Ten drugi miał inne umaszczenie. Inny trop. Ślady są za małe, jak na biesa. Oba straciły sporo krwi. Ano. Kurwa. To jego ślady. Stoczył długą walkę. Musiał być czart. Pewnie rywalizował z biesem o terytorium. Czart. Trzeba będzie go tu zwabić. Jak go zwabić? Wyjedz. Przynęta na czarta. Aha. Przedmiot fabularny. Masz nowy przedmiot fabularny. Aby przygotować go do użycia, umieć go w odpowiednim... Aha, lelelelelele. Aha. Aha, wokół wzgórza mam. Rozleć. Pyk.
zrobione, to powinno go tutaj zwabić. Jeszcze Hir? Jakieś kwiateczki? Ale go pewnie rozjebie. Ale będę się zimbił. Pewnie ciota. Siur. Wyczuję to nawet z 5 mil. A je. I cyk. Na pewno się zjawi. Wystarczy poczekać w jaskini. Zanosi się na deszcz. No co ty powiesz, jakby nie padało? No chodź. Jak to mówią, będę ci zjadł. No, dupę. Ciota. Łapkę. Ale ciotowski ten Jared. A jak fajnie nim ruszać można. Ragdoll. Pozbyłem się czarta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Czart i bies? Co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. No, dziękuję. Dzięki. Bywaj. Fajnie, fajnie. Ładnie. Nigdy się nie nauczyć. No, ja pewnie zginę.
ci prawie. Chuj. Tak jak mówiłem, kurwa. Bo coś te odskoki chujowe działają. Wbiegnę tam, zignij. Skończyć na fulla, a będę musiał wszystkie znaki zapytania. Warto się tu rozejrzeć. Ano, wałto, wałto. Zajebiście. And now pora na next. Bro. Bodga. Pyk. Batatajuj. Zmierz się ze mną. Co ty chcesz? Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potykać. Gdybyś się mógł o własne ciżmy potknąć, niedorostku. Wstawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Ale czemu chcesz walczyć właśnie ze mną? Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Hmm? Tak? To przyznaj, że panna Jagódka ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, mówię! Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt tylko krew zmazać może. Stawaj do walki! Kurwa. Ja go na pięści pokonam. Patrzcie na to. Wystarczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście.
ale kiedy się znowu zmierzymy... Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. Śmieszny, dość śmieszny ten. Tak, tak. Zadanie. Nie będzie mi teraz przeszkadzać płotka. Warto się tu rozejrzeć. A jednak nie. Chyba się już bić nie będę musiał.